Witamy najserdeczniej Państwa na 6. Oknińskiej majówce kabaretowej. Z nami jest konferencjerka tego niezwykle ciekawego wydarzenia. Jakie kabarety dzisiaj występują, skąd przyjechały i jaki program dzisiaj przedstawiły naszym widzom? Jakie kabarety? Kabarety są z okolicy, głównie z gminy Wiśniew. Wystąpił przed nami kabaret ze Starych Oknin. Wystąpił również zespół ludowy Wiśniewiacy, aż w 3 odsłonach. Mieliśmy też przyjemność posłuchać zespołu muzycznego Powerbeat. Oraz tuż za Miedzy przyjechał do nas zespół Radość, który też przedstawi nam krótki recital. Ponadto też przyjechały do nas panie z Trzebieszowa, kabaret ze ścianek, oraz panie Kumpele z Gręzówki. No bo pociąg jeszcze mamy, ale ostatnio to udumali, że woda nie nadaje się do picia, bo te bakterie coli są. No to dobrze, że zostaliście powiadomieni, no bo to jest takie groźne dla zdrowia, prawda? Pani, a jak w tych supermarketach tej coli z drzewkami kupują, to to zdrowe? I to to aż brązowe od tej coli, a u nas to czyściutka woda była. Tak, ale to jest zupełnie co innego. Pani kochana, ja słyszę, że od koli w głowie się pierdolę. Ale proszę mnie, że takich nie zostałem. Życie pisze scenariusze najlepiej, także wzorujemy się na swoim życiu, na swoich doświadczeniach i na doświadczeniach swoich babć, różnych pomysłach, które one poddają czasami przez przypadek, prawda? Bo nieraz tak wyjdzie spontanicznie coś, czego nie oczekujemy i tak pomysł akurat sam się napatoczy, to tak powiem. Nie, że się ożenił, niech się inna męczy, nie? Niech się inna męczy, a jej mąż już spora. Jeszcze w tym roku. I tak sobie myślę, ciągle o dziewczyny, nie? Nie miała 40, jeszcze więcej nie, nie? Jeszcze mi zostały znaczek i 2 zdjęcia. To już 6. majówka kabaretowa w Starych Okninach. Czy może naszym widzom Pan przybliżyć początki tej imprezy, jak to wyglądało, jak doszło do zainicjowania tego wydarzenia? Na początku takie były wypały, nam nie wychodziły, później dopiero to się normowało i, no i zaczynało nam wychodzić. No teraz by się bardzo dobrze rozwinęło. Koło gospodyń zaczęło działać, zaczęło przedstawiać. No i gości zaczęło ściągać jak koło gospodyń wiejskich z Gręzówki, no i no wszystkie koło gospodyń z naszej gminy też się zjeżdżały, przedstawiały tu swoje kabarety. Pewno nie ma w naszej gminie takiego drugiego spotkania, takiej imprezy. Ugotować jadła. Co sprytniejszy szuka po sąsiedzkich gminach w nadziei, że wolna znajdzie się dziewczyna. Ja wolę kurzęcy, tak to król bez jaj, to co on wart? Proszę pani, niech pani podliczy. Proszę serdecznie, niech pani przeliczy, wiele to teraz. Kobieto, szybciej, bo mnie suszy. A gdzie się 40? Już się, kobieto.
kto wie, to my tu stoimy. Zaraz, zaraz.